Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać, o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Dziś spełniły się słowa pisma, któreście słyszeli. Pan Jezus dzisiaj daje nam klucz do czytania słowa Bożego. On jest tym kluczem, On jest słowem, które stało się ciałem i On najlepiej tłumaczy wszystkie pisma Starego Testamentu. Ponad 400 proroc spełnia się w jego życiu, w jego działalności, i też spełnia się przez Chrystusa to wszystko, co słyszymy w Piśmie Świętym, w naszym życiu. Repozorom każde słowo, które jest tam napisane, w jakiś sposób może nas dotykać. Ale potrzebujemy Chrystusa, który daje nam Ducha Świętego i pozwala nam odczytać wolę Ojca, który jest w niebie. Zauważmy, że Święty Łukasz, który rozpoczyna swoje pisanie tej Ewangelii, zaczyna od tego, że opiera te wszystkie swoje słowa, które będą zawarte w Piśmie Świętym, tej Ewangelii, na świadectwie: na świadectwie sług słowa i naocznych świadków. Słudzy słowa są jednocześnie naocznymi świadkami. To są ludzie, to są apostołowie, którzy widzieli na własne oczy. Dotykały ich ręce, słyszały ich uszy, widziały ich oczy. To są naoczni świadkowie. I ta tradycja przekazywana drogą ustną, to, była, to był przekaz historii, konkretnych wydarzeń. I nieprawdą jest, jak to protestancy. Twórcy szkoły historyczno-krytycznej twierdzili, że tak naprawdę nie wiemy, jaki był Jezus historyczny, wiemy tylko, jaki jest Chrystus wiary. Że pierwsze wspólnoty anonimowe sobie stworzyły właśnie takie opowiadanka dla celów katechetycznych, apologijnych, żeby bronić wiary, czy takich kultycznych, żeby móc odprawiać jakieś liturgie. Nieprawdą jest, ponieważ to wydarzenia. Konkretne dzieła, które uczynił Pan Jezus, że działał, założył kościół, umarł na krzyżu, potem z martwych stał, naoczni świadkowie to widzieli, potwierdzają, nawet potwierdzili swoim życiem, bo za te prawdy, za te świadectwo oddawali życie. Nic nie zarobili, możemy powiedzieć, że wręcz przeciwnie, wszystko tracili dla Chrystusa, o którym właśnie o tym opowiadali. W związku z tym też jakby potwierdzali swoim życiem autentyczność tego świadectwa. Również ci, którzy ich słuchali, mogli porównywać opowiadania też innych, mogli też korygować, mogli coś dopowiadać, więc ta tradycja krążyła i można by ją nazwać historią ustną. To była konkretna historia, to nie były wymyślone mity, jakieś legendy, jakiś rodzaj. Powiedzmy, ludowej opowieści. Nie, to była konkretna historia z konkretnych wydarzeń. Nad jej autentycznością czuwali apostołowie, słudzy słowa. Jak słyszymy, w dziejach apostolskich ustanowili diakonów po to, żeby mogli sami się bardziej jeszcze zająć posługą słowa, modlitwą. To Duch Święty towarzyszył i korygował. Jeżeli ktoś by o czymś zapomniał, to. Duch Święty przypominał, czy tłumaczył, wyjaśniał różne pisma. Święty Paweł zastrzega nawet swoją Ewangelię takimi klauzurami, możemy powiedzieć, anatemami, czyli wyklętymi, niech będzie przeklęty ten, który głosi coś innego niż tę Ewangelię. Nawet anioł z nieba, nawet gdybym ja przyszedł i oszalał i mówił coś innego, niech będzie, niech będę przeklęty, tak pisał święty Paweł. Więc. To tak było ważne, żeby przekazać słowo w słowo. Uczniem Świętego Pawła był właśnie święty Łukasz, lekarz, który nie był naocznym świadkiem, ale był świadkiem tego, co działo się z Świętym Pawłem, z innymi apostołami. Znał naocznych świadków, badał przekazy. Jako lekarz pokazał pana Jezusa jako miłosiernego lekarza, który przyszedł do Nazaretu po to, żeby spełniły się odwieczne. Pragnienia ludzi, bycia wolnym, bycia szczęśliwym, bycia zdrowym, bycia widzącym Boga. Pan Jezus mówi, kiedy bierze księgę, ten zwój, księgi Izajasza, to wiemy, że nie wystarczy czytać. Trzeba umieć dostosować to Słowo Boże do swojego życia. Wiemy, że. Właśnie Łukasz w dziejach apostolskich opisał sytuację wracającego urzędnika królowej Kandaki, królowej Etiopii. On wracając z Jerozolimy jako falasz, prawdopodobnie, jako żyd, ale tej właśnie tradycji etiopskiej od królowej Saby, czytając księgę proroka Izajasza o cierpiącym słudze jachwę. Tam, tam są te pieśni piękne o cierpiącym słudze Jachwę. Diakon Filip, kiedy zapytał go, czy rozumiesz, co czytasz, wtedy odpowiedział, jak mogę rozumieć, skoro mi nikt nie wytłumaczył. Powiedz mi, czy prorok Izajasz pisze to o sobie, czy o kimś innym? I wtedy Filip opowiedział Jezusie Chrystusie Ewangelię. Na podstawie tych zapowiedzi proroka Izajasza. Niektórzy nazywają proroka Izajasza Ewangelistą Starego Testamentu. Bardzo pięknie, opisuje. Cierpiącego sługę Jachwe, którym jest Mesjasz, którym jest Jezus Chrystus, później się okaże. Zobaczmy, że kiedy Pan Jezus przychodzi do synagogi w szabat, przychodzi po to, żeby słuchać Słowa Bożego, ale też po to, żeby zaplikować to Słowo Boże do siebie. Bierze ten tekst i czyta Duch Pański nade mną, ponieważ namaścił mnie i posłał. Duch Święty towarzyszy człowiekowi, który z wiarą czyta Słowo Boże. No i warto tak przed przeczytaniem pomodlić się. Można też, ja pamiętam ze swojego doświadczenia, jak bardzo to mnie zmieniało, kiedy przeżyłem spowiedź z całego życia, i właśnie tak za pokutę miałem codziennie czytać Pismo Święte. Zrobiłem nawet taki pamiętnik. I pod koniec dnia otwierałem Pismo Święte, tam gdzie się otwierało. I byłem zaskoczony, jak to słowo, które otworzyłem, komentowało ten dzień, który właśnie mijał. Jak komentowało i osądzało też moje serce, dodawało też mocy, otuchy, jakby wyzwalało we mnie dobro, ale też się wyzwalało od zła. Otwierało oczy duchowe na rzeczywistość, której nie widziałem. Pół roku później wstąpiłem do seminarium. Ważne jest, żeby ta kropla Słowa Bożego codziennie drążyła nasze serce. To codzienne rozważanie Słowa Bożego, może od razu nie jest to jakieś mocne uderzenie. Może tak być. W przypadku Świętego Augustyna było to mocne uderzenie. Wystarczyło jedno przeczytanie takiego tekstu Świętego Pawła Apostoła z listu do Rzymia z XIII rozdziału. Ale może to być powolne, takie delikatne uderzenie, jak ta kropelka. Uderza w skałę i tę skałę w końcu pokonuje. Zachęcam, abyśmy tak odczytywali też i dzisiaj to zaproszenie do rozważania Słowa Bożego, nie na zasadzie czynienia sobie takich wróżb, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Nieraz się tak może ktoś śmiać, że w końcu taki człowiek znajdzie się w piekle i w tej sytuacji będzie się zastanawiał, co mi chce Pan Bóg powiedzieć przez to, że jestem w piekle. To sama wiedza o tym, co Bóg mi chce powiedzieć, jeszcze nic nie zmienia w moim życiu. Ja dopiero tychu wiem. Mówią, że najdłuższą odległość, którą człowiek musi pokonać, to jest odległość między rozumem a sercem. Między wiedzą a chęcią do podjęcia tych zadań, o których wiem. Dobrze jest je rozumieć, rozważać, rozmyślać, ale to trzeba połączyć z podjęciem decyzji, silną wolą. Żyjemy w świecie takiej niedecyzyjności, braku, braku męskich decyzji. Wielu mężczyzn boi się podejmować decyzje, i dlatego też wycofują się z odpowiedzialności, z różnych zaangażowań. Czasem uciekają w gry, chcą grać w gry, chcą się bawić, chcą zapomnieć, chcą rzucić odpowiedzialność na innych, oskarżając, że to tamten winny, tamta. I to jest uciekanie od rzeczywistego współdziałania z Bożą łaską. Od tego, żeby Bóg mógł mnie korygować, kształtować, zmieniać mentalność, nawracać. I o tym warto wiedzieć, że nie można pozostać tylko na wiedzy, ale też trzeba tę wiedzę wprowadzać w czyn, aby Słowo nie stało się martwe, bo Słowo Boże. I wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. I nasza wiara powinna być kształtowana przez miłość. To miłość wyzwala w nas moc, siłę, żeby to, co wiemy, rzeczywiście nie tylko chcieć, ale żeby to wprowadzić w czyn, żeby tam było akcją. Tak jak w tej metodzie lekcjo divina, tej metodzie. Karmelitańskiej rozważania Pisma Świętego są kolejne punkty, można je wymienić jako pięć punktów: czyli po pierwsze lekcja, czyli czytanie ze zrozumieniem, po drugie medytacja, czyli rozmyślanie, co dziś Pan Bóg do mnie mówi w tym słowie, po trzecie oracja, czyli odpowiedź, to co Pan Jezus odpowiedział w tym słowie, że dziś spełniły się te słowa, dziś podejmuję decyzję, idę, jestem posłany. Bóg chce, żebym głosił. To jest właśnie odpowiedź moja. To jest oratio, ta modlitwa. Boże, daj mi siły, daj mi moc. Namaś mnie swoim duchem świętym, obiecujesz mi go. Proszę cię, chcę, żebyś ty się mną posługiwał. I kolejny punkt czwarty to kontemplacją. To patrzenie na Chrystusa. Patrzenie tak, aby go naśladować. Patrzenie tak, aby to on Promieniował, tak jak lustro, które jest nastawione na światło, odbija światło. Tak, żeby to moje serce było wpatrzone w Boga, nie w zło. Żebym nie kontemplował swoich słabości, zła tego świata, pokazywał, o inni są jeszcze gorsi. Takie patrzenie nie rozprasza mroków. Patrzenie w światło powoduje, że nasze oczy napełniają się Bożym światłem. i Wtedy możemy nie dać się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężamy. Nie damy się zwyciężyć ciemności, ale ciemność światłem zwyciężymy. I wreszcie po tej kontemplacji nie można pozostać tak bez żadnych czynów. One muszą zaowocować ta kontemplacja, ta adoracja Chrystusa w konkretnym posłaniu, w konkretnym czynie, w konkretnej działalności misyjnej, charytatywnej, pomocy innym. Pomocy względem duszy i ciała. Miłosierdzie względem duszy to jest ratowanie duszy przed niebezpieczeństwem śmierci wiecznej, przed piekłem. Ale też potrzeba te osoby przyciągnąć, też poprzez pomoc. Pomoc może być to i materialna, ale też może być pomoc dobrego słowa. Jak już mówiłem, święty Franciszek Salezy, który chodził od domu do domu, Niósł wiele radości, wiele humoru, uśmiechu, był młodym kapłanem i pełnym takiej życzliwości, dobroci, choć wcześniej swój charakter musiał kształtować, bo był bardzo wybuchowy, denerwował się, ale potem był bardzo łagodny i powtarzał więcej możemy złapać much na łyżkę miodu niż na beczkę octu. Chciejmy być takim miodem Bożym, który przyciąga do Boga. Taką swoją duchową słodyczą, jakoś osłością, czy jakimś rodzajem atakowania. Przyznam się, że czasem ulegam jakimś prowokacjom. Ostatnim czasie pod moimi filmikami było dużo takich niepotrzebnych. No widocznie tak trzeba, bo to jakby znak, że Chrystusa prześladowali, to i tutaj będą pewnego rodzaju krytyki. Ale też dziękuję za wszelkie uwagi. Też i za dobre słowa, przede wszystkim też dziękuję. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi w tę piękną niedzielę. Niech ten Boży Duch, to Boże namaszczenie nam towarzyszy w tym odczytywaniu Słowa Bożego, ale żeby to Słowo Boże było wcielone w nasze konkretne czyny. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.